Podlaski Fundusz Rozwoju oferuje atrakcyjne pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub prowadzących działalność na terenie województwa podlaskiego. Oferujemy pożyczki obrotowe, inwestycyjne i hipoteczne. Podlaski Fundusz Rozwoju to bezpieczny i zaufany partner, którego właścicielem w 100% jest Samorząd Województwa Podlaskiego. Wartość umów pożyczek przekroczyła już 35 milionów złotych. Ty możesz podpisać kolejną. Historie o nietrzeźwych kierowcach przyjeżdżających na policję, by dmuchnąć walkomat, budzą śmiech, ale jak się okazuje, brak krytycyzmu i rozsądku znalazł potwierdzenie w życiu. Do dość niecodziennego zdarzenia doszło w posterunku policji w Słobódce, informuje rzecznik suwalskiej policji. Na wezwanie funkcjonariuszki stawił się tam pewien 42-latek. Przyjechał w związku z odnotowanym przez policję wykroczeniem. W trakcie rozmowy funkcjonariuszka poczuła od mężczyzny wyraźny zapach alkoholu. Od razu zapytała go, w jaki sposób dotarł na przesłuchanie z oddalonego o kilka kilometrów domu. 42-latek ochoczo poinformował ją, że przyjechał samochodem, który zaparkował przy posterunku. Zapytany o spożycie alkoholu, z rozbrajającą szczerością przyznał się do tak zwanego porannego klina. Badanie potwierdziło nietrzeźwość kierowcy. Miał niemal promil alkoholu w organizmie. Ta historia mogła się skończyć tylko w jeden sposób. 42-latek stracił prawo jazdy.